Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na popołudniowe wydanie informacji dnia. Bezpieczeństwo polskich rodzin to fundamentalna sprawa, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczestniczył dziś wraz z minister rodziny i polityki społecznej w świątecznym spotkaniu z rodzinami. Dla mnie fundamentalną sprawą jest bezpieczeństwo polskich rodzin. Bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo finansowe. Dlatego utrzymujemy i chcemy rozwijać całą gęstą sieć wsparcia społecznego po to, żeby rodziny czuły się bezpieczne. Premier Mateusz Morawiecki dziękował polskim rodzinom, że w tym trudnym czasie otworzyły serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała o wsparciu, jakie płynie do polskich rodzin. Otrzymują one m.in. dodatkowe środki związane z wysoką inflacją. Ruszył także nowy program Maluch Plus ze wsparciem zwiększonym do 5,5 miliarda złotych na 100 tysięcy nowych miejsc opieki nad dziećmi. Wszystkie programy społeczne, które zostały wdrożone, są w pełni realizowane i są jeszcze rozwijane. Bardzo ważny jest także pokój, którego wszystkim polskim rodzinom życzył dziś premier Mateusz Morawiecki. Wiemy doskonale, że za wschodnią granicą mamy okrutną wojnę i dlatego musimy zjednoczyć się. Musimy się zjednoczyć przy polskich stołach, ale także musimy się zjednoczyć jako naród. Musimy jako całe społeczeństwo myśleć o najważniejszych sprawach. One muszą być dużo istotniejsze od naszych codziennych sporów, codziennych kłótni. Po ataku na senatora Stanisława Karczewskiego PiS apeluje do opozycji o poskromienie emocji. Dalsze podsycanie społecznych nastrojów może mieć bowiem negatywne skutki. Poziom agresji w polskim życiu społeczno-politycznym stale rośnie. Skala agresji i nienawiści, którą sieje Donald Tusk i Platforma Obywatelska, jest ogromna. Podczas świątecznych zakupów zostałem napadnięty, wulgarnie wyzwany, uderzony i przewrócony. Agresywny napastnik wyrwał mi telefon i rzucił na podłogę. Bojówki Tuska posuwają się do najgorszych czynów. Napisał na Twitterze były marszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Mężczyzna, który go zaatakował, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia. Sąd nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Sprawę ataku na senatora w jednym z wywiadów skomentował poseł Platformy Grzegorz Schetyna. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I jeżeli oni budują ten język nienawiści, stwarzają z niego język polityki, takiej obecnej w każdym wymiarze życia publicznego, to musimy liczyć się z tym, że to będzie przynosić krwawe żniwa. Tak się stało w Gdańsku i tak, jeżeli to nie zostanie zatrzymane, będzie się działo. Takie sytuacje mogą się powtarzać. Oburzenia wypowiedzią Schetyny nie kryje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Chciałbym jawnie, jasno powiedzieć jednoznacznie do przedstawicieli właśnie polskiej opozycji, że ani hejt, ani oszustwo nie są sposobem na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Dzisiaj ludzie w tej trudnej sytuacji oczekują od polityków w Polsce przede wszystkim odpowiedzialności i decyzyjności, konkretnych rozwiązań. Rzecznik PiS-u apelował do polityków opozycji o poskromienie swoich emocji. Dalsze podsycanie społecznych nastrojów może bowiem przynieść opłakane skutki. Prezydent Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie spotka się dziś z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Stany mają ogłosić również kolejny pakiet pomocy wojskowej. Bachmut to miejsce, gdzie toczą się najzacieklejsze walki. Wczoraj odwiedził je prezydent Wołodymyr Zełenski, który wręczył odznaczenia państwowe. Chwała wszystkim strażnikom twierdzy Bachmut. Chwała wszystkim, którzy walczą za nasz kraj. Chwała naszym nieposkromionym i pięknym ludziom. Tymczasem rosyjski agresor po raz kolejny wspomina o broni nuklearnej. Tym razem podczas swojego przemówienia skierowanego do najwyższych dowódców wojskowych. Musimy dalej rozwijać nasz potencjał nuklearny. To główna gwarancja utrzymania naszej suwerenności i integralności terytorialnej. Jak przekazał Władimir Putin, w szereg rosyjskich sił zbrojnych wcielono 300 tysięcy osób. Część z nich jest już w strefie działań bojowych. Na poligonie szkoli się 150 tysięcy osób, informuje minister obrony i szef sztabu generalnego. Jest to wystarczająca rezerwa do przeprowadzenia operacji.
Od początku rosyjskiej agresji wiele państw na różny sposób wspiera Ukrainę. W czołówce znajdują się tu Stany Zjednoczone, które dziś odwiedził Wołodymyr Zełenski. Wyruszyłem do Stanów Zjednoczonych w celu wzmocnienia oporu i zdolności obronnych Ukrainy. W szczególności omówimy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem współpracę Ukrainy i USA. Przekazał za pośrednictwem Twittera Wołodymyr Zełenski. Więcej szczegółów w trakcie telefonicznej konferencji prasowej zdradził przedstawiciel Białego Domu. W Waszyngtonie ogłoszony zostanie pakiet pomocy wojskowej o wartości 2 miliardów dolarów, obejmujący m.in. baterie systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot. Wizyta prezydenta Ukrainy jest jego pierwszą zagraniczną podróżą od początku rosyjskiej agresji. Przyjaźń z Bogiem jest zdolna przemienić nasze serca, podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy ojciec święty Franciszek. Nam, Polakom, papież złożył dziś świąteczne życzenia. Słowo Boże i nauka Kościoła pomagają nam odczytać dynamikę naszego serca, ucząc się rozpoznawania głosu Boga i odróżniania go od innych głosów. Dla człowieka wierzącego Słowo Boże nie jest jedynie tekstem do czytania, ale żywą obecnością, dziełem Ducha Świętego, który pociesza, poucza, daje światło, siłę orzeźwienia i radość życia. Jest to prawdziwy przedsmak raju. Ta relacja uczuciowa z Pismem Świętym prowadzi do przeżywania uczuciowej relacji z Panem Jezusem, będącej kolejną niezbędną pomocą, której znaczenia nie da się przecenić, dodał ojciec święty. Wspaniale jest myśleć o życiu z Panem jako o realizacji przyjaźni, która wzrasta z dnia na dzień. Przyjaźń z Bogiem jest zdolna do przemiany serca. Jest to jeden z wielkich darów Ducha Świętego, religijność, która pozwala nam rozpoznać ojcostwo Boga. Ojciec święty, kierując słowa do Polaków, nawiązał do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i miejsca przy wigilijnym stole. Zgodnie z waszą tradycją, w czasie Wigilii zostawiacie przy stole puste miejsce dla niespodziewanego gościa. W tym roku zajmą je rzesze uchodźców z Ukrainy, przed którymi z wielką hojnością otworzyliście drzwi swoich domów. Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia miłością każdego z was, wasze rodziny i tych, którym pomagacie. Niech przyniesie pokój wszystkim ludziom dobrej woli. Z całego serca wam błogosławię. To były informacje dnia, więcej w głównym wydaniu o 20:00. Z Panem Bogiem.